każdej rodzinie może zdarzyć się taka sytuacja, że oto na przykład żona mówi do męża: są brudne ściany, trzeba zrobić remont. Można ten remont zlecić ekipie. Tak się teraz często robi. Ale kiedy ja się znalazłem w tej sytuacji i przypomniałem sobie w czasach komunizmu wspólne odmalowywanie mieszkania z rodzicami, to moje wspomnienia były bardzo miłe. To była wspólna praca, to był moment jakiegoś przeżycia, jakiegoś budowania więzi. I mimo że dzieci były małe, pomyślałem sobie: chwilę, może one są w stanie pomóc w tym remoncie, a to będzie nie tylko wspólne przeżycie, ale to one będą jakby współautorami pewnego ważnego dzieła, na co dzień będą mogły się cieszyć owocem swojej pracy. Tylko jak małe dziecko, małe, starsze, jak ono może pomagać w remoncie? Ale są na to sposoby. Są wałki. Jak dziecko jest małe, to do tych wałków można domontować odpowiednie, prawda, jakieś później takie przedłużacze. I w ten sposób nawet małe dziecko, nawet dziecko 7-letnie jest w stanie pomalować do znacznie wyższej wysokości niż samo mierzy. I okazuje się, że potrafi to zrobić bardzo dobrze. Remont, który robiliśmy kilka lat temu w rodzinie, był wykonany praktycznie w całości przez dzieci, gdzie główne moje zadanie to było przestawianie mebli. Miały ogromną radość, a efekt końcowy taki, że jak na przykład próbuję w pokoju córki się oprzeć o ścianę, to słyszę krzyk: tato, nie opieraj się. Dlaczego? Bo ona malowała. Proste nauczenie szacunku do pracy, nauczenie różnych umiejętności, które przy tej okazji można zdobyć, a to wszystko moglibyśmy stracić, gdybyśmy po prostu zlecili remont. A tak mamy wykonaną robotę i jeszcze oszczędzone pieniądze, na przykład na wspólne wakacje.